Dzięki tej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i z Urzędem Miasta coś wspólnie można zdziałać, tak? Więc rodzina jest najważniejsza. Te słowa prezesa Fundacji Daj Siebie Innym Macieja Bienieckiego idealnie oddają ideę pikniku rodzinnego w Będzinie, którego głównym organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rodzinny piknik integracyjny dla rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny to wspólna zabawa, aktywny wypoczynek, zdrowa rywalizacja, a co za tym idzie, budowanie więzi rodzinnych. Zależy nam cały czas na zmianie wizerunku instytucji pomocy społecznej, a więc na takich działaniach innowacyjnych, czyli festynach, imprezach dla dzieci, dla rodzin wieloproblemowych. Dzisiaj jest sobota, chcemy pokazać ludziom, jak mogą spędzić ten wolny dzień w gronie rodzinnych, na zabawie, uśmiechu. Są to działania niezwykle aktywizujące i motywujące, również naszych podopiecznych będących w pomocy społecznej. Honorowy patronat nad piknikiem rodzinnym objął prezydent miasta Łukasz Komoniewski. We wszystkich tych działaniach są potrzebne takie dni jak dzisiaj, piknik rodzinny, który ma przede wszystkim integrować całe to środowisko, wspierać, pomagać, ale również w taki sposób, powiedziałbym, bardziej luźny, na wesoło. Podczas kilkugodzinnej imprezy jej uczestnicy mogli również wziąć udział w krótkim maratonie zumby, podziwiać zawodników futbolu amerykańskiego drużyny Zagłębie Steelers, czy też pokazy sztuk walki w wykonaniu instruktorów i zawodników reprezentujących Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu. Wśród nich także ci najmłodsi. Naszym zdaniem kickboxing jest sportem dla wszystkich, nieważne od wieku, niezależnie ile ma się lat, jakiej się jest płci, można przyjść, poćwiczyć, przetestować swoje umiejętności i sprawdzić samego siebie. A jak widać, sprawdzić samego siebie można już od dziecka. Dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej praca to przecież także taka codzienna walka o lepszy byt dla tych, którzy tej pomocy potrzebują.